Atomizacja społeczeństwa i indywidualizacja życia są faktami. Ale gdzieś w głębi serca jest po prostu pragnienie, by należeć do jakiejś rodziny. Niektórzy z nas w internecie należą do kilkunastu lub kilkudziesięciu zamkniętych grup dyskusyjnych. I daje nam to poczucie uczestnictwa w życiu wspólnoty, jest jakąś namiastką rodziny. Ale kończy się to wszystko w momencie, gdy zawiesi się komputer albo awaria prądu odetnie nas od sieci. Czy to jest rodzina? Gdzie ją znaleźć? W jednym z egzotycznych krajów grupa amerykańskich biznesmenów wracała z konferencji. Przed lotniskiem było kilka straganów z miejscowymi produktami. Elegancko ubrani milionerzy wybiegli szybko z autokaru, gdyż byli już lekko spóźnieni. Jeden z nich swoją walizką zawadził o mały stolik, przy którym 10-letni chłopiec sprzedawał owoce. Pomarańcze rozsypały się na ziemię. Mężczyźni pobiegli dalej. Jeden z nich obejrzał się jednak i zauważył, że chłopiec ukląkł i próbował znaleźć swoje pomarańcze. Był niewidomy. Mężczyzna wrócił, przeprosił go za wypadek i pomógł chłopcu zebrać owoce. I szczęśliwe dziecko chwyciło go za rękę i zapytało: czy ty przypadkiem nie jesteś Panem Bogiem? Mężczyzna odparł: nie, nie jestem. Jestem tylko jego dzieckiem. Chłopiec uśmiechnął się rozradowany, krzyknął: no czułem, że jesteś z nim spokrewniony. A większość z nas przez chrzest stała się dzieckiem Bożym. Ale czy każdy z ludzi rozpoznaje w nas krewnych Boga? Co widzą ludzie, którzy patrzą na nasze życie? Czyimi dziećmi jesteśmy w ich oczach? Dziećmi sukcesu? Dziećmi nauki? Dziećmi marginesu? Czy dziećmi cwaniaków? A może dziećmi rozczarowania i pretensji? Mogło się nam tak zdarzyć, ale to nie znaczy, że tak musi być przez resztę naszego życia. W noc Bożego Narodzenia możemy pobiec z pasterzami do Betlejem, by przekonać się, że Bóg nie opuścił swojej rodziny. Właściwie każdy rok, a nawet każdy dzień jest jakby nowym zaproszeniem. Ale nie można tego zaproszenia traktować, jak traktujemy wiele innych. Ktoś stworzył znamienny rysunek, który nas może pouczyć. Otóż na ulicy stoi kilka pojemników na śmieci. Podpisane są one jednak nie szkło, papier, metal, plastik, ale siłownia, dieta, język angielski. I na nim ktoś dopisał: już kwiecień. Najwyższy czas wyrzucić do śmieci noworoczne postanowienia. Czy niepodobnie dzieje się z naszymi postanowieniami po spowiedzi rekolekcyjnej z okazji Bożego Narodzenia? Wiele rzeczy można wyrzucić, ale chyba nie można wypisać się z rodziny Boga. Można przeżyć życie bez siłowni i diety, ale czy warto przeżyć życie bez miłości? Święta Bożego Narodzenia to święta tych wszystkich, których nazywamy swoją rodziną. Więc wracaj na święta do domu.